Kordian Kulaszewicz jest kolejnym gościem Fundacji ADAPA i warsztatów terapii zajęciowej. Na co dzień pracuje w obszarze seniorów. Dziś spotkał się z osobami niepełnosprawnymi. Czy te obszary są do siebie podobne? No w pewnych zagadnieniach bym powiedział tak, bo w każdym... W każdym z obszarów jest człowiek, z którym trzeba zawsze rozmawiać. Tu widać, że te obszary są na tyle potrzebne, że z każdym czy z seniorami, czy z osobami niepełnosprawnymi trzeba rozmawiać indywidualnie, są dużo pytań, także jest to ta spójność tego. Twoje spotkanie miało cel taki profrekwencyjny. Tłumaczyłeś podopiecznym Fundacji ADAPA, jak wygląda proces głosowania, jakie karty do głosowania otrzymają. Moje pytanie jest takie, czy twoim zdaniem te osoby, podopieczni Fundacji ADAPA, którzy deklarowali, że pójdą na wybory, czy zrozumieli i czy jak gdyby ty spełniłeś ich oczekiwania w aspekcie wytłumaczenia? Oczywiście. Ja myślę, że tak prosto zostały zadawane pytania o wszelkie szczególiki, że myślę, że każdy z nich ma teraz jasność, jak będzie mógł głosować i gdzie będzie mógł głosować. Okej, troszkę zmienimy temat. Kilkanaście dni temu wystartowała twoja świetlica środowiskowa, czy twój punkt opieki dla seniorów. Mógłbyś przybliżyć w kilku zdaniach? Punkt taki senioralny, czy taka świetlica dla seniorów, jest to punkt, w którym przychodzą osoby, które wymagają opieki stałej. Czyli to jest takie zastępcze punkt, gdzie na co dzień musiałby przychodzić opiekunka, która by wykonywała też czynności takie stricte domowe. W tym punkcie nie są zrobione punkty takie stricte domowe, tylko są takie animowane zajęcia, na które rozwijają daną osobę, na przykład intelektualnie, tak? Czyli możemy rysować, ludzie mogą śpiewać razem z animatorem, mogą również zadawać pytania, też możemy stwarzać taką atmosferę rodzinną, której czasami brakuje przy osobach samotnych. No właśnie, to tak, gdzie to się znajduje, kto tam może się pojawić, w jaki sposób należy się z wami skontaktować? Na dzień dzisiejszy jest tam dziesiątka osób skierowanych z MOPS-u, na prośbę właściwie MOPS-u, i każda osoba, która chciałaby w takich świetlicy przebywać przez te 7 godzin od 9 do 16, musi zgłosić się do MOPS-u, aby takie pozwolenie uzyskać. Okej, okay, ale gdzie znajduje się wasza świetlica? Świetlica znajduje się w Gdyni Chyloni na ulicy Chylońskiej 65/2. Kto prowadzi? Jest prowadzona przez dwóch opiekunów. Jeden jest to opiekun medyczny, a drugi jest to opiekun dla osób starszych, który jest zarazem animatorem zajęć. Dziękuję. Czyli jeżeli ktoś jest chętny, zgłosi się do świetlicy na Chylonie, a rozmawiał z nami Kordian Kulaszewicz, prezes Fundacji Adaptacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję.